A dzisiejsze wiadomości zaczynamy od czołowego zderzenia w Fałwicach. Cztery osoby trafiły do szpitala po tym, jak na ulicy Śląskiej rower zderzył się z samochodem marki Hyundai. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca rowera z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas. Oto zdjęcia z wypadku. Do zdarzenia doszło około godziny 14 na ulicy Śląskiej w Rybnickich Fałwicach. Jak widać na zdjęciach, wypadek był bardzo groźny i cudem kierowcy uszli z życiem. Policjanci mają już pierwsze ustalenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Rover stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas z ruchu. Tam zderzył się z jadącym Hyundaiem. Za kierownicą siedział 40-letni rybniczanin. W wyniku czołowego zderzenia do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała trafił 22-letni kierowca rowera. Znacznie więcej osób ucierpiało jednak w drugim samochodzie. Z potłuczeniami ciała do szpitala trafił kierowca Hyundaia. Rani zostali również pasażerowie Hyundaia. Była to kobieta w wieku 55 lat, która doznała obrażeń w postaci złamania nogi i 54-letni mężczyzna, który doznał urazu oka oraz urazu biodra. Jak już wiedzą stróże prawa, obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci ustalają teraz dokładne okoliczności wypadku.